Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało dziś oficjalnie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego ze wszystkich okręgów. Odbyło się to podczas konwencji partii w Kielcach. Na Śląsku listę numer 11 otwiera europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Tuż za nią Patryk Jaki, o którym już wcześniej mówiło się, że mimo iż nie jest z naszego regionu, będzie stąd startował. Pięć lat temu startował z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego. Uzyskał wtedy rekordowe prawie 260 tysięcy głosów. Na trójce, tak jak przed pięciu laty, europosłanka Izabela Kloc. Niespodzianką jest start z piątego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości byłej prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. Na śląskiej liście znaleźli swoje miejsce także były minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, sejmowa weteranka Ewa Malik, posłem jest także czwórka Grzegorz Matusiak. Dorota Tobiszowska to była senator. Andrzej Kalata obecnie senator, wcześniej przez wiele lat starosta żywiecki. Z ostatniego, dziesiątego miejsca startuje były wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.